Rozproszyłam się, tato. To się nie powtórzy. Trzymaj się planu, Eva. Wszystko o Iwie. Występują. Trzy tygodnie wcześniej. Przestaniesz z tymi pieprzonymi liczbami? Mam lepsze rzeczy do roboty niż niańczenie ciebie. Co się stało? Kłótnia z Shaną? Zła forma? Coś się tam dzieje. Zostaw mnie! Odpuść, to tylko łajzy. Nagrałem was. Musimy iść. W porządku? Chyba tak. Zawołajmy ochroniarzy. Musimy już iść. Weź jej torebkę. Zawieziemy ją do domu. Przyprowadzasz przybłędy? Ocaliłem jej życie. Dmuchnę i chuchnę i cały twój dom zdmuchnę. Zaczyna się. Dostałam się do środka. Zrobię cokolwiek będzie trzeba. Tak jak obiecałam. Co robisz na moim terenie? Ja tylko nic. Kim do cholery jesteś? Wynoś się. Właśnie wychodziłam, puść mnie. Gos, co ty wyprawiasz? Kręciła się przy moich stajniach. Twoich? Dokąd idziesz? Zrobiłem ci śniadanie. Pójdę już, nie chciałam sprawiać kłopotu. Zmiataj stąd. Stul, pysk i idź coś potrenować. Nie słucham się dzieci, ale słuchasz Hilli. Komu chcesz zaimponować? Nie wtrącaj się. Kolejna? Zaatakowano ją. Co miałem zrobić? Kręciła się na moim podwórku przy stajni Destiny Flies. Jeśli coś jej się stanie, prawie ją wczoraj zgwałcono. Przywiozłem ją tu, a on ją zaatakował. Wcale nie. Mało brakowało. Odpuść sobie. Nie powinieneś przyprowadzać tu znajomych. Będę przyprowadzał, kogo będę chciał, do mojego domu. Nie, jeśli będą przeszkadzać moim koniom, Barry.
Skończyliście? Po pierwsze, Gos, to są moje konie. Po drugie, Barry, to jest mój dom. I po trzecie, czy poznam źródło tych wszystkich kłopotów? Pewnie, tato, usiądź. Chcę tylko podziękować za waszą gościnność. Nie chciałam sprawiać kłopotu. Żegnajcie i dziękuję. Kim jesteś? Eva McCabe. Miło poznać. Powiedz coś o sobie. Dopiero co przeprowadziłam się z Kanady. Szukam pracy. Czego szukałaś u Destiny Flies? Nie chciałam jej skrzywdzić. Jestem jockeyką i znam się na koniach. Nie chciałam przeszkadzać. Pójdę już, dobrze? Dobrze. Nie może jeszcze iść. Poradzi sobie. Nic nie zjadłaś. Pójdziemy na śniadanie? Nie, dzięki. Na pewno? Przepraszam za Gosa. Jest bardzo opiekuńczy w stosunku do koni. Ma rację. Jesteś jockeyką? Tak. To mój numer na wypadek, gdybyś czegoś potrzebowała. Dzięki, Barry. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Uratowałem jej życie. Nic jej nie jest. Nie było cię tam. Napisałeś już list miłosny? Jest wyjątkowa. Na pewno. Zobaczysz. To całość. A jeśli chcemy premię? Spróbujcie. Cześć. Cześć. Nie wyglądasz na jockeykę. Opowiedz mi o sobie, Barry Healy. Tato? Rozwiązujecie krzyżówkę? Czego chcesz? Przysługi. Zaczyna się. Spływaj, Gos. Jakiej przysługi? Pamiętasz Ewę? Wiem, jak to wygląda, ale to czysty interes. Co ty wiesz o interesach? Przyniosłaby rozgłos. Jeśli poszłoby jej tutaj prawie tak dobrze jak w Kanadzie, no cóż, zobaczcie sami. Potrzeba nam tu nowej krwi. Musimy sprawić, żebyś znów wygrywał. Mogę poprowadzić kampanię reklamową przed wielkim wyścigiem. Wiesz, zorganizować konferencję prasową, napisać kilka artykułów, zrobić szum w mediach społecznościowych. Nic o niej nie wiemy. Dobrze to wygląda. Sukcesy w Kanadzie? Wielka mi rzecz. Przestań, dam jej szansę. Nie pożałujesz tego. Wielki wyścig za rogiem, a ja mam niańczyć jakąś gówniarę tylko dlatego, że Bar jest napalony? To czysty interes. O co ci chodzi? Podjąłem decyzję, Gos. Zrealizuj ją. Dobra. Kiedyś mnie słuchałeś. Kiedyś byłeś tego wart. Nie pożałujesz, tato. Idź już. Ty dzień próbny. Co na to, Gos? Nie zawal. Może i imponujesz Baremu, ale mnie nie.
Musimy to uczcić. Chcę się rozpakować. Dziękuję, Barry. Nie akceptuję odmowy. Ja też nie. Proszę. Dopiero zaczynam. Gos jest ciężki. Z pewnością to wiesz, będąc szefem. To znaczy szefową. Eva McCabe. Miło poznać. Posłuchaj, złotko. Ja tu nie pracuję, tylko mieszkam. Pracuję dla Pope'a. Jestem Diane, narzeczona Jamesa Pope'a Healy, więc pracujesz dla mnie. Tam, skąd pochodzę, musieliśmy walczyć o wszystko. Nie lubię się dzielić, więc lepiej nie wchodź mi w drogę, dobrze? Jestem jockeyką, jasne. Dlatego trzymaj się Barego i koni. Mam plan, tato. Krok pierwszy. Znajdź młodszego brata do zabawy. Cześć. Jestem Numbers. Numbers O'Brien. Czym się zajmujesz? Jesteś za wysoki na jockeya. Pope mówi, że jestem niezastąpiony. Pracuję nad jego zakładami. Tylko dzięki mnie zarabia. Każdy może liczyć na Numbersa. Lubisz nagrywać? Nie jestem zwolennikiem teorii na mój temat, ale rozumiem, dlaczego inni mogą w nią wierzyć. Wiesz, że jesteś moim bohaterem? Ocaliłeś mnie. Posprzątaj łazienki. Jestem jockeyką, tak jak ty. Nie. Nigdy nie będziesz taka jak ja. Jesteś tu tylko dlatego, że Pope lubi młodych i wszyscy o tym wiedzą. Za to ciebie wkręcił wujek Gos. Barry ma długi jęzor. To nie twój interes, ale tak. Jest moim wujkiem i mnie słucha. Nigdy nie będziesz tu jeździć. Co zrobić z Johnnym? Krok drugi. Rozkochaj w sobie młodego księcia. Żaden problem. Wiem. Nie będzie już stanowił problemu, załatwię to. Jasne, rozłącz się. Mała niespodzianka dla Johnny'ego. W porządku? Tak. Destiny Flies jest dzisiaj trochę niespokojna. Przyszykuj ją. Dobrze, powodzenia. Jazda konna to kupa zabawy, dopóki Johnny nie spadnie i się nie połamie.
Johnny, w porządku? Dobrze się czujesz? Nic ci nie będzie, spokojnie. Mam cię. Będzie dobrze. Mówiłam mu, że jest dzisiaj niespokojna, ale on nie słuchał. Johnny jest przemądrzały. Szuka drogi na skróty. Co się stało? Nie wie, co się stało. Zbliża się wielki wyścig, a jockey nic nie wie. Jest cały, nie ma powodów do zmartwień. Oby był. Sprawdzono go dziś rano? Tak. Przyprowadź go tutaj. Lepiej, żeby był gotowy na wielki wyścig. Nic mu nie jest. Sprawdzę, czy czegoś nie potrzebuje. Nie, ja pójdę. Powiem ci, czego potrzebuje. Mocnego kopa w tyłek. Mogłabym go polubić. Czyli dobrze wam się pracuje z Pope'em? Tak. Dziękuję, dobrze. Dziękujemy. Witaj, Spielberg. 16 stewardów, 22 urzędników. Jesteś gotowa na swój wielki wyjazd? Tak. Johnny'emu pójdzie świetnie. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Co się stało? Spadł z konia. To już 12 raz w tym roku. Zapełnia książeczkę lekarską. Racja, martwię się o niego. Czy jest tu jakiś lekarz? Tak. Doktor McClure. Zadzwonić do niego? Tak. Żartujesz sobie? Nie wiem, kto mu powiedział. Wiedzieliśmy, że to może się stać. Doprawdy, Gus? Pięciodniowy zakaz? Piliście z nim wczoraj? Nie. Nikomu nic nie powiedziałem. Biorę to na siebie. Nie będzie źle wyglądać na moim... Na czym? Na twojej wkrótce pełnej karcie wypadków? Coś wymyślimy. Nie, Gus, ja coś wymyślę. Gdybyś się nie nawalił zeszłej nocy, poradziłbyś sobie z tym. To nie ma z tym nic wspólnego. Zrobię to. Pope, poradzę sobie z nią. Daj mi szansę. Nigdy tu nie jeździłaś. Nie, nie mogę ryzykować. Pozwól mi spróbować na najtrudniejszym koniu. Co masz do stracenia? Udało się jej. Widzimy. Nic nie mówię. No i? To szaleństwo. Nie, wiesz, że sobie poradzę. Nie wiem. Coś mi tu nie pasuje. Widziałeś próby. Jazda wyścigowa to coś innego. Możesz zatrzymać wygraną. Nie chcę zarobić, tylko wygrać. Mała, bezczelna klacz. Nie schrzań tego. Dziękuję. Wygranie wyścigu było łatwe, tato. Jak zabawa z tobą na polu. Wygrywa Destiny Flies. To pierwsze zwycięstwo Ewy McCabe. Brawa dla panny McCabe. Pierwsza wygrana, a ona już przynosi zyski. To był najlepszy wyścig na świecie. Dzięki. Szukała cię. Czekałam na ciebie. Wiem, skarbie, wybacz. Dzięki, Diane. Shana, to jest Eva. Już wiem, dlaczego jest twoim fanem. Gratuluję. Miło cię poznać. Eva ma mnóstwo fanów, zwłaszcza po dzisiejszym wyścigu. Gratulacje. Gdzie ona jest? Oto i ona, mój mały talizman szczęścia. Karl może spadać, jesteś moja. Cieszy się. Tylko? Brawo, Eva. Dzięki, Gus. Pokazałaś klasę. Starałam się. Ona jest zajęta. Ty chyba też? Tak, wybacz.
Shana wydaje się miła. Owinęłam go wokół... Wyciągnęła nas z kłopotów. Może po prostu miała farta. My mieliśmy farta, że tu była i że umie jeździć. Spójrz prawdzie w oczy. Johnny nawalił i to nie po raz pierwszy. Iwa będzie jeździć w przyszłym tygodniu. Co mam powiedzieć Johnny'emu? Żeby się wziął do roboty albo go zastąpi. Mam złe przeczucia. Chcesz zobaczyć moją sukienkę? Jasne. Dobrze leży z tyłu? Pewnie. A z przodu? Wyglądasz świetnie. Chcesz zobaczyć resztę? Naprawdę tego potrzebujemy? Pewnie, jestem dziewczyną. Tamten samochód śledzi mnie, odkąd wyszliśmy ze stajni. Oczywiście może to być zbieg okoliczności, ale kiedy planujesz upadek Imperium, musisz być ostrożny. Co z inwigilacją? Zamontowałem monitoring na całym podwórku Pope'a. To imponujące. To do projektu? Nie, do dokumentu. Mamy piękny poranek. O tak. Jak było na wyjeździe? Świetnie. Iwa jest wspaniała. Pewnie. Chłopcy za nią szaleją. Jest bardzo imponująca. Dobrze jeździ. Ma doświadczenie. Zna się na koniach lepiej niż Gus. Radzi sobie z kolką Blaze'a. Kazała nie wzywać weterynarza. Ale wezwałeś. Oczywiście. Co to za mieszanka? Marchew z żeńszeniem. Brzmi pysznie. Wybrałam miejsce. Zamek Glockharn. Musimy tylko ustalić datę. Na pewno nie chcesz tego zrobić tutaj? Prosecco w stodole? Mają więcej terminów. Nie możesz iść do ołtarza z Destiny Flies? Wybierz datę i załatw obrączki. Potrzebujemy obrączek? Tak, to będzie prawdziwy ślub, Jim. Z obrączkami, księdzem i białą suknią. Jasne. Powinnaś to przeczytać. Przerażająca intercyza. Przeczytam ją później. Ponieważ intercyza jest bezwartościowa, nie będziesz miał nic przeciwko podpisaniu tego. Zajrzyj na stronę 30. Jest na niej plan usadzenia gości. Na pewno jest cudowny, moja przyszła kulo u nogi. Dobrze, że nie boisz się ciężkiej pracy. Nie jestem głupia. Nie mógłbym już przerzucać gówna. A gówno gadkę? Dokąd idziesz tak wystrojony? Obiecałem zabrać Shanę na zakupy. Zaraz zapłacisz za te widoki. Kartą czy gotówką?
Ty wywłoko. Shana. Napisz do mnie. Pakuj się. Wrobiłaś Johniego. Nie wiem, o czym mówisz. Daruj sobie. Od początku wiedziałem, że będą z tobą kłopoty. Idę do Pope'a. Za godzinę macie tu nie być. Gos jest jak bela słomy, z której kiedyś był pożytek, ale teraz jest rozdeptana, zaschnięta i śmierdząca. Ktoś musi posprzątać stajnie i pozbyć się zalegającego smrodu. Czy ty się słyszysz? Zrobiła to. Masz jakieś dowody? Naćpała mnie. Co? Idiota. Dała mu tę butelkę, prawda? Nie wiem, jaką butelkę mu dałam. Była w jego torbie. Zawiera resztki prochów. Wyjaśnijmy sobie coś. Oboje tu jesteście, bo wyraziłem na to zgodę. Ta stajnia wygrywa tylko dzięki mnie. Jesteś dżokejem, a nie bogiem. W godzinę znajdę 10 na twoje miejsce. 11, licząc ją. Gos. Pijak nikomu na nic się nie przyda. Wykonuj swoją robotę. Nie będę dłużej słuchał tych bzdur. Ona zostaje. Jeśli ci się to nie podoba, to wiesz, gdzie jest brama. Zamknij ją za sobą. To się tyczy też ciebie, panie wszechmogący. W sobotę jest wyścig. Johnny siedzi i wasi ściga. Tak? To tylko ja. Słyszałam, że wystąpisz w sobotę. Piękny. To na twoją suknię? Może. Nie mogę się zdecydować, który byś wybrała? Ten. Nie masz gustu, ja wolę ten. Mogę prosić o przysługę? Zawsze możesz prosić. Pożyczysz mi sukienkę? Chcę zaprosić Barego na randkę. A on tego chce? Ja też kiedyś byłam na dnie. Ale wyjaśnijmy sobie jedną rzecz, Eva. Pope jest zajęty. On mnie nie interesuje, nie lecę na kasę. To się zmieni, gdy posmakujesz dobrego życia. Możesz wziąć dowolną sukienkę, tylko zwróć ją czystą. Dobranoc. Jak leci, Steph? Dobrze. Kto jest nowym jockeyem? Eva. Zastępuje Johniego. A co? Wygląda jak Barbara Doyle. Kto? Do dzieła, pośpiesz się. Co u twojej mamy? Znasz ją? Jasne. Barbara Doyle? Nie kojarzę, moja mama to Ellen McCabe. Wybacz, mój błąd. To córka Barbary. Poznałabym ją wszędzie. Jesteś pewna? Tak. Jej ojciec stał za przekrętem Ballydarena. Barbara wraz z córką przeprowadziły się do Kanady. Mylisz się, to Eva McCabe. Barbara z córką wciąż mieszkają w Kanadzie. Wygląda jak matka. Lepiej tak nie mów, za dużo tu wrażliwych ludzi. Nie ma sprawy.
Jak miewa się Harry? Jaki Harry? Mamy przyjemność ogłosić naszą pierwszą randkę. Prosimy bez zdjęć. Ratunku. Podzielimy się rachunkiem? Pan Dziany nie chce zapłacić? To ty go zaprosiłaś. Dokładnie. Iwa stawia. Na razie. Dobrze. Już się tym zajmuję. Która jest godzina w Perth? Dobrze. Muszę iść. Przeleciał i zostawił, jak każdy kobieciarz. To z pracy. Muszę przygotować dokumenty koni dla Oza. Wrócę do ciebie. Dobrze. Do zobaczenia. Dobrze. Czas ogarnąć ten bajzel. Czyli to prawda. Jesteś córką Harry'ego. Wiedziałaś, że Pope był w to zamieszany? Dlatego tu jesteś? No strzelaj! Wynoś się, a nie pisnę ani słowa. Nie mogę. On musi zapłacić. Powiem ci coś o Pope'ie. On ma nas wszystkich głęboko gdzieś. Pracuję dla niego od początku działalności, a jestem spłukany. Nikt się dla niego nie liczy. Ani Diane, ani Barry. Nikt. Co możesz mu zrobić? Nie umiesz nawet zastrzelić pijaka. Musi zapłacić, tak? To powodzenia. Wróć do domu, zdrzemnij się i wyjedź, zanim i ciebie złamie. Jestem to winna tacie. Uciekaj, póki jeszcze możesz. Brałeś w tym udział? Nie. Tylko twój tata i Pope. Kim jesteś? Numbers. Nagrywam. Spadaj. Panie Healy? Dzień dobry.
Każ swoim ludziom trzymać się z dala od stajni. Nie chcę, żeby spłoszyli konie. Sierżant Carmody. Nigdy wcześniej nic takiego nie miało tu miejsca. Jesteśmy zbulwersowani. To była moja strzelba. Mam nadzieję, że mnie nie podejrzewasz. Wszyscy są podejrzani. Goss był moim przyjacielem. Nie skrzywdziłbym go. Przeżyłeś szok. Może wrócisz do domu, a ja przyniosę panom kawę. Pomóc ci? Poradzę sobie. Na pewno? Gościmy tu 11 osób. Jesteś kochany, ale poradzę sobie. Okaż szacunek. To PR-owa katastrofa. Tylko specjalny agent Barry może rozwiązać tę sprawę. Muszę pogadać ze staruszkiem. Cukierka? Nie, dzięki. Mogę zadać ci kilka pytań? Pewnie. Byliście blisko? Był moim wujkiem. Codziennie pracowaliśmy razem. Jaki był wczoraj? Był w kiepskiej formie. Wczoraj mieliśmy sesję zdjęciową. Goss nie lubił zamieszania, więc poszedł do pubu. Nie poszedłeś z nim? Nie, jeżdżę konno, więc poszedłem na siłownię. Dobrze. Dziękuję, panie Brown. Sprawdź Iwę. Iwę? Tak, jest tu nowa. Od początku robiła mnie i Gossowi pod górkę. Każdego poproszę o zeznanie. Nie zapomnij o niej. Kazałem ci spadać. Wiem, że powinnam się cieszyć, ale kim była ta kobieta? Kim? Johnny sądzi, że to ty zabiłaś Gossa. To prawda? Nie. Wiedziałem. Potrzebuję twojej pomocy. Nie wolisz Barry'ego? Szpiegowałeś nas? Nie. Widziałem tylko... Przyjaźnimy się, a przyjaciele sobie pomagają. Co mam zrobić? Czy twój projekt z kamerami przemysłowymi obejmuje miejsce śmierci Gossa? Musisz to usunąć. Dlaczego? Zaufaj mi. Zrobione, ale to nie moja zasługa. Jak to? Ktoś mnie wyręczył. Przysłałaś tu kogoś? Niby po co? Przerażającą kobietę? Nie wiem, o czym mówisz. Czy zbliżasz się do osiągnięcia celu? Nie zostało mi dużo czasu. Niedługo dołączę do twojego ojca. Postaram się, ale policja mnie ściga. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Zmykaj już. Ja też cię kocham, mamo. Musisz się tym natychmiast zająć. Dobra. Dam Iwie posadę Gossa. Co takiego? Zajęła się dziś stajniami. Radzi sobie w sytuacjach kryzysowych i wie, co robi. Skąd wiesz, że nie zabiła Gossa? Zostałby wtedy? Nie ufam jej. Goss miał rację. Coś w niej jest. Muszę prowadzić firmę. Tylko? Sierżant Comody. Cukierka? Chcę porozmawiać o śmierci Gossa. Nie martw się. Chcę tylko wiedzieć, gdzie byłaś wczoraj wieczorem, co robiłaś, z kim byłaś i czy kogoś zabiłaś. Muszę nakarmić konie. Ktoś inny to zrobi. No dalej. Nie dogadywaliście się z Gossem. Nie kumplowaliśmy się, ale był w porządku. Kłóciliście się. Każdy się czasem kłóci.
Masz alibi? Czy ktoś cię wczoraj widział? Masz czym poprzeć swoją historię, czy po prostu go zabiłaś? Powiedziałam wszystko, co wiem. Detektywie, powinieneś się temu przyjrzeć. Mogę już iść? Dziękuję za rozmowę. Będziemy w kontakcie. Tato, uratował mnie nieślubny syn Pope'a. To dobry chłopak. Miałam szczęście. Oczyszczono ją z zarzutów. Na nagraniu widać, że to nie Iwa zabiła Gosa. Traktuje to miejsce jak burdel. Bardziej interesuje ją atencja niż zwycięstwa. Mam kobiecą intuicję. Jasne, kobieca intuicja. Dlaczego nic nie mówiłaś? Mówię tylko, nie, masz rację. Pozbędę się jej, mimo że nigdy nie mieliśmy lepszej jokejki. Kogo jeszcze mam zwolnić? Może Barry'ego? Nie musisz. Iwa jest świetnym jeźdźcem i zarabia pieniądze. Ja lubię pieniądze. Nie zwolnię jej bez wyraźnego powodu, zrozumiano? Tak. To dobrze. Gos miał rację. Pope ma nas gdzieś. Wymienił strzelbę. Nie miał z tym problemu. Tak samo jak wymienił ciebie. Zasłużył na to, co go czeka. Cześć. Jesteś jockeyem? Jestem weterynarzem, dzięki Gosowi. Nauczył mnie wszystkiego o koniach. Był dobrym nauczycielem? Był kimś więcej. Zaopiekował się mną, gdy przeżywałem trudny okres. Miałem problemy w młodości. Nie wyglądasz na problematycznego. Przykro mi z powodu Gosa. Mam nadzieję, że złapią mordercę. Dziękuję. Iwa. Iwa. Wybacz. Dziękuję, Iwo. Proszę o uwagę. Wiem, że to trudna sytuacja, ale musimy dalej prowadzić stajnię. Musimy się natychmiast pozbierać. Na razie Iwa McCabe obejmie stanowisko Gosa. Spokojnie. Jeśli ktoś jest niezadowolony z mojej decyzji, to niech się zgłosi teraz. Macie co robić. Do pracy. Gratuluję. Zasługujesz na to. Jedno jest pewne. Od teraz każda twoja minuta pracy będzie pieprzonym koszmarem. Jasne? Teraz ja tu rządzę. Brawo, Popes. To najpiękniejsza mowa, jaką słyszałem od czasu ostatniego przemówienia Hitlera. Rory, nie cieszysz się na mój widok? Cześć, Diane. Piękna jak zawsze. Widzę, że pieniądze Pope'a ci służą. Przyjechałeś namącić? Przyjechałem, żeby złożyć hołd Gosowi i zostanę, żeby odkryć, co go spotkało.
Był dla mnie jak prawdziwy ojciec. Odpuść. Nie czas na to. Udajesz pana domu, braciszku? Nie jesteśmy już dziećmi. Nie możesz mi rozkazywać. Nie potrzebujemy jakiegoś zgorzkniałego frajera, który rozczula się nad starymi lejcami Gosa. Zwłaszcza, że zbliża się ślub. Przepraszam, Eva. Jestem ci winien wyjaśnienia. Byłem zaręczony z Diane. Teraz jest zaręczona z Pope'em. Czy to nie zabawne? Dzięki za wyjaśnienia, ale muszę iść zamknąć bramę. No co? Wszystko szło zgodnie z planem, tato, ale pojawił się Rory. Pytanie brzmi, jak mam zniszczyć Pope'a i jego rodzinę, gdy w głowie mam jedynie Rory'ego? Cześć, Diane. Nie wiedziałem, że tu jesteś. Czekam na twojego tatę. Herbaty? Nie, dzięki. Właśnie wychodziłem. Dokąd? Dlaczego pytasz? Idziesz do Ivy? Nie. Daruj sobie, znam tę minę. Jaką? Nie robię żadnej miny. Robisz i dobrze ją znam. A raczej znałam. Cieszę się, Rory. Pasujecie do siebie. Powinieneś spróbować. Dobrze. Dzięki, Diane. Skąd ten pośpiech? Nie śpieszę się. Mam tylko kilka rzeczy do zrobienia na razie. Pewnie. Pogadamy? Co jest? Wybacz. Przeszkadzam ci, Eva? A raczej nie Eva. W rzeczywistości nazywasz się... Eva. Eva Doyle. No i? Słucham. Zmieniłam imię. Dopadłeś mnie. Jeszcze nie. Ale dopadnę. Nie masz mordercy do schwytania? Otóż to. Do zobaczenia. Umiesz w ogóle grać? Widziałem film Numbersa i ciebie z koniami. To było imponujące. Prawie jak... Jak? Jakbyście mówili tym samym językiem. To bardzo romantyczne. Romantyczne? Najwyraźniej nigdy nie widziałeś ogiera kryjącego klaczy. Ogier świetnie się przy tym bawi, ale nie nazwałabym tego romantyzmem. Nie rozumiesz. Większość ogierów jest dżentelmenami. Na razie. Ale ogier zapomni o klaczy, gdy skończy się sezon rozrodczy. Nie będzie nawet pamiętał jej imienia. Może jest tam gdzieś jakiś ogier, który nie jest taki jak wszyscy inni. Zazwyczaj nie mylę się w tych sprawach. Wystarczy ten jeden raz. Nie mogę. Zaczekaj.
Jasne, że jest ładna. Myślisz, że twój ukochany poświęciłby jej czas, gdyby nie ja? Mówię ci, że jej chcesz, Jenny. Jest pewniakiem w derbach. Jest seksowna i kocha konie. Oczaruje twoich czytelników. Proszę tylko o jedną stronę. Świetnie, do soboty. Ogier się tego nie spodziewał. Zapewne ma traumę. Nieuleczalną? Nie, jeśli przestaniemy, to dojdzie do siebie. Jestem skłonny poświęcić jego zdrowie psychiczne dla ciebie. Widziałeś gdzieś Iwę? Nie. Powinna już kończyć. Jeszcze nie wyszła, więc gdzieś się tu kręci. Cała Iwa i jej nadgodziny. Chodź tu. Iwa? 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 Chciałem ci powiedzieć. Pieprzona gnida. Barry, poczekaj. Barry? Przepraszam, nie chciałem. Mam to gdzieś. Co tu się wyprawia? Nic, tato. No tak, nic nadzwyczajnego. Co to ma być? Odpłacasz się za to, że tata ukradł ci Diane? Wiecie co? Mam was dosyć. Przepraszam. Zwalniam cię. Spakuj się i spadaj. Proszę, kazałem ci odejść. Słucham. Iwa? Widzisz? Chryste. Iwa? Odejdź. Nie pójdę, dopóki nie porozmawiamy. Zostaw mnie. Wszystko legło w gruzach. Nieprawda, to tylko praca. W czym to miejsce jest wyjątkowe? Muszę wygrać te derby. Dobrze. Porozmawiam z tatą. Odpuść, zrobiłeś już swoje. Trzymaj się ode mnie z daleka. Nie ma mowy. Otwórz drzwi, proszę. Mam plan. Wiem, jak możesz odzyskać pracę. Jak? Nie przejmuj się tym. Zostaw to mnie. Nie chcę cię stracić. Muszę odpocząć. Mnie też zraniła. Z wiekiem jest inaczej. W jakim sensie? Wtedy możesz po prostu wyjechać? Masz plan? Tak. Wyjedźmy. I kto wygra wyścigi? Kogo to obchodzi? Rory, jesteś tam? Myślałem, że dojrzałeś. Co to ma znaczyć? Pokłóciłeś się z bratem o dziewczynę? To gorsze od kłótni z ojcem? Musimy pogadać o Iwie. Mam nadzieję, że się pakuje. Ona chce zostać. Jasne. Jesteś mi to winien. Nie jestem ci nic winien. Lepiej się jej pozbądź, bo ja będę mniej delikatny. To był twój plan?
Wyjedźmy stąd. Najpierw muszę porozmawiać z Numbersem. Możemy pogadać? Czego chcesz? Pakujesz się? Wyślij mi pocztówkę. Ogarnąłem to. Oczywiście. Ogarnąłem to, poradzę sobie. Masz 15 lat, jak sobie poradzisz? Zaplanowałem, jak będę żył sam. To musi ci wystarczyć. Dobrze. Usiądź. Myślisz, że jesteś dostatecznie dojrzały, aby żyć sam? Dobrze, więc jesteś dostatecznie dojrzały, aby porozmawiać o nas. Tak. Czemu jesteś zły? Bo jesteś z Rorym, a Barry cię lubił. Ja też. Numbers. Kocham cię jak brata. Czuję coś do Rorego. Nie mamy wpływu na nasze uczucia. Barry się nie liczy. Masz rację co do Barry'ego. Mam nadzieję, że się z tym pogodzisz. Nie chciałam cię zranić. Jesteś najdojrzalszą osobą, jaką znam. Zostaniesz? Chyba trochę przesadziłem. Tak. Możesz mi w czymś pomóc? Kazałem ci odejść. Mam wezwać ochronę? Podaruję ci coś, czego pragniesz. Niby co? Derby. Dlaczego dzielicie się kobietami? Muszą uzyskać certyfikat Healy? Dorośli. Przecież się trzymaliśmy. Nie zadaje się ze zbokami. Eva i Barry nie byli razem na poważnie. No pewnie. Eva nie wchodzi w poważne związki, tylko się puszcza. Odpuść. Wykorzystuje też Numbersa. Odpieprz się. 1996, drugie miejsce. 2004, drugie miejsce. 2005, drugie miejsce. Mam kontynuować? Zmierzasz do czegoś? Na pewno pragniesz pierwszego miejsca, a Johnny nie wygra tych derbów. Za to można mu ufać, a ty poradzisz sobie w innej stajni. A teraz wynoś się z mojej. 78%. Czego? Szans na to, że wygram derby. Numbers to policzył. Mów dalej. Wiem, że zraniłam twoich synów, ale zwycięstwo w derbach może przywrócić reputację stajni i nas zjednoczyć. Dobrze. Zamieniam się w słuch. Wygraj. Jeśli przegrasz, odejdziesz. Myślałem, że poszłaś do Numbersa. Zabłądziłam. Wspaniała wiadomość. Ona zostaje? Ustaliłem datę ślubu. Sobota po derbach.
Widziałem, jak rozmawiałaś z Pope'em. Nie znałem cię od tej strony. Koniecznie chcesz tu zostać. Nie rozumiem dlaczego. Pope zniszczył życie mnie i moim rodzicom. Mój tata został wrobiony w coś, czego nie zrobił, a teraz nie żyje. Czyli to zemsta. Cały czas udawałaś. To, co jest między nami, jest prawdziwe. Nie jesteś taka. Ja nie jestem taki jak mój ojciec. Zostań, proszę. Wygram derby i wyjedziemy. Ktoś zniszczył mój pokój. To był Johnny. Dlaczego to zrobił? Bo mnie nienawidzi. Wyjaśnię to. Nie. Zostaw go mnie. Pożegnaj się przed wyjazdem. Może zostanę do twojej wygranej. Dobrze. Pamięci Gossa Brennana. Czego chcesz? Zostaw Numbersa w spokoju. To tylko dzieciak. Możesz mu pomóc, pakując swoje rzeczy. Tylko Iwa się liczy, prawda? Przepraszam, Johnny. Co to ma znaczyć? Nie chcę pozbawić cię pracy. Wygram wyścig i wyjadę. Odzyskasz swoją posadę. Pope się na to zgodził. Tylko przeproś Numbersa i nie chowaj urazy. Wiesz co? Było idealnie, dopóki się nie pojawiłaś. Nie wierzę, że mi to robi. Co się stało? Miriam, moja druhna, nie przyjedzie. Czy to ta dziewczyna, której kupiliśmy lot? Tak. Z Australii? Tak. Na pewno masz jakiś plan B. Poproś Iwę. Nie ma mowy. Rory, gdzie jesteś? Nie pogrywaj ze mną. Przestraszyłeś mnie. Wybacz. Jeden z koni był niespokojny i chyba część twoich zdolności przeniosła się na mnie. Dzięki, że zostałeś. Chyba miałeś rację. Ja? Tak. Powinniśmy wyjechać. Kocham cię. Jestem szczęśliwa. Nie potrzebuję zemsty. Wyjedźmy. Rory? Tak mi przykro. Kocham cię, Rory. Gdzie jest Rory? Wczoraj ustaliliśmy, że najlepiej będzie, jeśli wyjedzie. Dlaczego? Poprosił mnie, żebym ci to przekazała.
Wiem, że coś się dzieje. Powiedz mi co. Powiedz, albo pójdę do Pope'a. Nasze rodziny łączy historia, którą należy wyjaśnić. Jestem rodziną Pope'a. Jaka historia? O czym ty mówisz? Chodzi o mojego ojca. On nie żyje. Przez Pope'a. Chcesz skrzywdzić mojego ojca? Ojca? On traktuje cię jak stajennego. Nawet nie nosisz jego nazwiska. Zrobił to, żeby ludzie nie zawracali mi głowy i nie pisali o mnie tak jak o nim. Przeprosił mnie już dawno temu i to mi wystarczy. Powiedział, że nie można wykorzystywać przeszłości człowieka przeciwko niemu. Proszę, nie rób mu krzywdy. Dla mnie. Nie skrzywdzę go, ale muszę z nim porozmawiać. To koniec. Nie tak miało być. Zginęło dwóch niewinnych ludzi, a ty chcesz więcej śmierci? Nie mogę tak dłużej. Wybacz, mamo, ale sama musisz po sobie posprzątać. Tak przypuszczałam. Jesteś taka jak twój ojciec. Słaba. Słuchaj uważnie. To nie takie proste. Spędzasz za dużo czasu ze swoim przyjacielem specjalnej troski. Może go wyeliminuję, tak samo jak Gosa. Przestanie ci przeszkadzać. Ty? Ona pracuje dla ciebie? Nie mieszaj w to Numbersa. Zrób swoje. A twojemu niedorozwojowi nic się nie stanie. Dlaczego nie naślesz swojej morderczyni na Pope'a? Bo to Doyle musi dokonać zemsty, rozumiesz? Chcę, żeby pieprzony Pope Healy wiedział, że to Doyle zmusił go do zapłaty i że to Doyle go zabił. Bierz się do roboty. I już? Tak. Włącz ją i zacznij mówić. Nagrasz swój pamiętnik. Zarobię na nim? Tak, około $1.5 miliona. Czego chcesz? Wybacz, że proszę, ale potrzebuję twojej pomocy. Ty potrzebujesz? Zawsze chodzi o twoje potrzeby. Muszę powiedzieć o wszystkim Pope'owi, żeby nikt więcej nie ucierpiał. Musisz przeprowadzić wywiad z Diane. Potrzebuję godziny, proszę. Dobrze. Szkoda, że Rory nie mógł przyjechać. Wiem. Po śmierci Gosa przestał się tu czuć jak w domu. Nie mogłam wyjechać z nim. Jest w Anglii. Bardzo za nim tęsknię. Zawsze był kapryśny i nieprzewidywalny. Wróci. On naprawdę cię lubi. Wiem. W holu czeka na ciebie suknia dla druhny. Pope byłby zachwycony. Chcę, żeby między nami było dobrze. Diane, chciałbym cię nagrać na potrzeby mojego dokumentu o weselu. Ależ to uprzejme, pewnie. Szkoda mi jej.
Numbers, nie mam pojęcia, co powiedzieć. No proszę. Dała ci suknię dla druhny. Mógłbym cię w niej poślubić. Dzięki. Muszę ci coś powiedzieć. Chciałam porozmawiać na osobności. Zrób to teraz, bo niedługo będę żonaty. Wzniesiemy toast? Czemu nie? Za twój ślub. Co założy drużba? Przecież wiesz. Ale widzowie nie wiedzą. Czy konie będą uczestniczyć w ceremonii? Tak. Mamy nadzieję, że Destiny Flies jutro zwycięży i zaprzęgniemy ją do naszego powozu, którym przyjedziemy do kościoła. Poproszę ogromne brandy. Może być duże? Cieszę się, że dogadujecie się z Diane. To ułatwi ślub. Nie lubię, kiedy kobiety się kłócą. Będzie pięknie. Dobra, dziękuję. Gdzie jest Pope? I ruszyła. Barry, poproś, żeby nas oprowadziła. Prosimy, byłoby wspaniale. Dobrze, chodźcie. Za ciebie i za twoją dobroć, za to, że we mnie uwierzyłeś i mi zaufałeś. Wypiję za to. Dzięki, Iwa. Od dziecka marzyłam o wyścigach w derbach. Mój tata był taki jak ty. Marzył o własnej stajni. Wdał się w przekręt z kilkoma znajomymi i źle na tym skończył. Skandal Ballydarena. Popełnił samobójstwo. To pogrzebało jego marzenia. Albo kłócił się z moją mamą, albo patrzył bezmyślnie w przestrzeń. Harry Doyle. Mama i ja musiałyśmy wyjechać. Nigdy nie doszła do siebie. Przykro mi, że cię to spotkało. Co byś zrobił komuś, kto zrobiłby to twojej rodzinie? Zabiłbym go. Odurzyłam cię. Zabiję cię. Co? To będzie wyglądało na zawał serca. Przepraszam, Eva. Wiem, że źle postąpiłem. Harry zrobiłby to samo, gdyby miał szansę. Proszę cię, Eva. Oddam ci wszystko, co należało do Harry'ego. Udziały w firmie. Zostaniesz główną jockeyką. Wygrasz derby, o czym zawsze marzyłaś. Przepraszam za wszystko. Symptomy wkrótce miną. Opiekuj się Numbersem, to dobry chłopak. Barbara Doyle żegna. Masz już wszystko? Chyba tak. Dokument będzie świetny. Niedługo sama się przekonasz. Na pewno. Dzięki, muszę już iść. Nie.
Numbers. Eva McCabe, a raczej Aoife Doyle, jesteś aresztowana za zabójstwo Pope'a Healy. Nie zabiłam go. Nie zrobiłabym ci tego. Mówiłem, że cię dopadnę. Wszystko zostało nagrane. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, zostanie spisane i może zostać użyte przeciwko tobie. Cukierka? Numbers, powiedz mu. Idziemy. Nazywam się James. Carmody znów górą. Panie i panowie, kapitan włączył symbol zapięcia pasów. Panie i panowie, kapitan włączył symbol zapięcia pasów. Panie i panowie, kapitan włączył symbol zapięcia pasów. Reżyseria. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski. We'll be right back.